Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie pysznych żołądków kurzych w sosie własnym. Są naprawdę bardzo smaczne, delikatne i mięciutkie. Doskonałe na danie obiadowe. Do przygotowania będzie mi potrzebny około 900 g żołądków kurzych, około 200 g cebuli posiekanej w kostkę, łyżka tłuszczu do smażenia, sól i pieprz, 30 do 40 g mąki pszennej, około 150 g śmietany, 2 łyżki posiekanej pietruszki i selera naciowego. Najpierw muszę każdy żołądek obejrzeć i oczyścić. Usuwamy takie fragmenty, które są brzydkie, jakieś takie lekkie zabrudzenia, które mogą się zdarzyć. Wywijamy żołądki na drugą stronę i właśnie usuwamy na przykład takie żółte kawałki skórek. Każdy żołądek trzeba przejrzeć, żeby usunąć właśnie jakieś ewentualne pozostałości, które nie zostały dokładnie doczyszczone w zakładzie. Oczyszczone żołądki trzeba ładnie opłukać i umieścić w garnku. Jeżeli chcecie, można usunąć tkankę łączną, która jest taka biała. Jednak ja jej nie usuwam, ona składa się w całości niemal z kolagenu, który jest bardzo zdrowy dla naszych kości, mięśni, dla naszej skóry. Dlatego że zostawiam te białe fragmenty. Natomiast jeżeli bardzo chcecie, no to można je usunąć. Po ugotowaniu one są mięciutkie i jest to w zasadzie taka jak gdyby galaretka. Jeżeli chcecie usunąć te białe fragmenty, to po prostu nożem trzeba ściąć płasko i zostawić czysty kawałek mięska. Oczywiście na desce jest to o wiele wygodniejsze. Ja tutaj robię to w powietrzu, żeby tylko pokazać, w jaki sposób można ewentualnie usunąć tkankę łączną. I zostaje taki kawałek mięsa, a to można wyrzucić. Jednak tak jak mówiłam, ja nie wyrzucam, ponieważ jest to bardzo zdrowy kawałek żołądka. Tak przygotowane żołądki zalewam wodą. Wody wlewam tyle, żeby przykryła żołądki. Doprowadzam do wrzenia. Żołądki w czasie gotowania się kurczą, dlatego nie kroiłam ich na mniejsze kawałeczki. Teraz lekko przyprawiam solą i pieprzem, ale ostatecznie będę jeszcze sprawdzać tuż przed podaniem sosu, czy jest dobrze doprawiony. Teraz pod przykryciem na małym ogniu gotuję żołądki do miękkości. Cebulę lekko solę, żeby szybciej zmiękła i ładniej się zrumieniła. Cebulę mam już zrumienioną i wyłączyłam gaz. Żołądki już mam mięciutkie. Mięso jest bardzo delikatne, można je już kroić nawet łyżką. Tkanka łączna również jest mięciutka. Do śmietany wlewam około 150 ml wywaru z żołądków.
i mieszam. Do śmietany z wywarem dodaję mąkę pszenną. Mieszam na gładką masę, żeby nie było grudek. Kiedy mąka jest dobrze rozmieszana, wlewam całość do garnka i zagęszczam sos. Dodaję zieloną pietruszkę. I podsmażoną cebulę. Po dodaniu cebuli i wymieszaniu można sprawdzić ostatecznie, czy sos jest dobrze doprawiony i czy można go podawać. Doprowadzam całość do wrzenia i sos jest już gotowy do podania. Bardzo smaczne żołądki w sosie własnym, doskonałe na obiad. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.